leader, bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Shaking her to be the drink of beaters from. I got a high strength. W kolejnym odcinku Jazd Próbnych witam was tylko ja, Łukasz Zaczyński. Nie ma tutaj dzisiaj niestety ze mną Marcina. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, mimo to, że właściwie wczoraj nie rozpieszczała nas. Jest tak ciepło i słońce tak mocno świeci, że muszę zasłaniać oczy, ale odsłonię swoją twarz, przez co będę je trochę mrużył. Dzisiaj znajdujemy się przy jednym z większych zbiorników retencyjnych w województwie łódzkim. Jesteśmy w Głownie, a to za nami to Mrożyczka. 48 hektarów powierzchni, całkiem sporo. No i właśnie tutaj przyjeżdżają sobie łódzkie rodziny oraz rodziny z różnych okolic tutaj, żeby odpocząć. A żeby przyjechać, to muszą przyjechać czymś wygodnym, czymś rodzinnym, czymś, czym komfortowo można przejechać się w 5 osób. I myślę, że samochód, który dzisiaj wam pokażę, jest całkiem dobry do tego typu celu. Zobaczmy. Z zewnątrz samochód wręcz emanuje mocą innych modeli Volkswagena. Widzimy tutaj te same kopiowane przez starszych i młodszych braci elementy. Więc co widzimy? Widzimy proste reflektory z nitkami LED-owymi, grill wykończony jakby takimi ostrzami i połączony z wielkim znaczkiem Volkswagena. Generalnie linia tego samochodu jest wysoka, tak by pomieścić jak najwięcej powietrza oraz by pasażerowie czuli się tutaj wygodnie, komfortowo i nie obawiali się, że bagaże będą również czuły się tutaj niekomfortowo. Nie muszą mieć wyrzutów sumienia po prostu. Myślę, że gdybyśmy kazali pustelnikowi, który jest całkowicie odcięty od cywilizacji, narysować samochód rodzinny typu van, to byłoby coś na miarę Turana. A wiecie dlaczego? Bo jest to bardzo naturalna linia. Linia wysoka, wielkie drzwi, szerokie drzwi, zarówno z przodu, jak i z tyłu, pozwalają twierdzić, że będzie tutaj wygodnie się wsiadać. Oraz, co jeszcze widzimy? Dosyć spora odległość od słupka C do tylnej klapy bagażnika. To za to pozwala twierdzić, że bagażnik będzie całkiem spory. No to zobacz. Podnosząc klapę bagażnika, ukazuje nam się 695-litrowa przestrzeń, co jest dosyć sporą wielkością, bo jest to więcej od klasowego konkurenta Forda C-Maxa. Sam bagażnik jest raczej przestronny, raczej pakowny i ustawny. Jeśli chcemy przewieźć coś większego, szerszego, to możemy złożyć siedzenia za pomocą tych czerwonych takich tasiemek. Składamy siedzenia i ukazuje nam się właściwie płaska podłoga, no nie licząc tych złożonych, garbatych oparć fotela, które możemy po prostu sobie wyjąć. No dobrze, koniec. We wnętrzu Volkswagena Turana jest bardzo spokojnie i statecznie. Wnętrze jest bardzo podobne do reszty modeli. Właściwie te wszystkie przyciski, ich rozkład już znamy czy z Passata, czy z CC, czy z Golfów i tak dalej. Jednak coś, co na pewno zasługuje tutaj na uwagę, to jest bardzo dobra pozycja za kierownicą. Dzięki temu, że kierownica rusza się w górę i w dół oraz fotel kierowcy właściwie możemy ustawiać we wszystkich płaszczyznach, to bardzo szybko jest ustawić, a raczej zająć tą dobrą, wygodną pozycję za kierownicą. Coś, co również jest bardzo ważne, to to, że mamy tutaj naprawdę bardzo dobrą widoczność. Przednia szyba oferuje bardzo dużą powierzchnię, niemalże taką powierzchnię jak ten zbiornik obok. Na dodatek szyby boczne sprawiają wrażenie tak dużych, że generalnie z trudem coś, cokolwiek umknie naszej uwadze. Na pewno nie przejedziemy nikogo. W ogóle samochód, ilość przeszkleń została tak rozplanowana w tym samochodzie, że właściwie oglądając się dookoła jesteśmy w stanie zobaczyć wszystko. Naprawdę każdy krajobraz można wręcz robić nawet tutaj zdjęcia. Jeśli chodzi o lusterka, to lusterko wsteczne jest już takie charakterystyczne jak to w Volkswagenach. Bardzo duże w kształcie wręcz pudełka na płatki śniadaniowe, natomiast lusterka boczne są całkiem, są naprawdę duże powierzchniowo i no, zapewniają bardzo dobrą
widoczność. To, o czym właściwie ciężko byłoby tutaj w tym samochodzie nie powiedzieć, a raczej w samochodzie typu van, to jest dosyć duża ilość schowków. Mamy tutaj na desce rozdzielczej taki schowek na czekoladę albo raczej na M&M'sy. Dwa dosyć dużej wielkości cup holdery, schowek pod podłokietnikiem, sporej wielkości kieszenie w drzwiach. Tutaj pod fotelami znajdują się również takie szuflady na coś, co chcielibyśmy, żeby umknęło czyjejś uwadze, oraz sporej wielkości schowek przed nogami pasażera. No i tutaj jeszcze mamy na podsuficce takie schowki, na przykład na włoszczyznę czy tego typu rzeczy. Co ciekawe, również możemy sprawić, żeby pasażerom z tyłu było całkiem wygodnie. Tutaj możemy złożyć siedzenie. I teraz można, na przykład pasażer z tyłu może sobie położyć nogi na oparciu i będzie nam tutaj pachniał. Tylna kanapa zaskakuje dużą ilością miejsca oraz wygodą. Jest tutaj naprawdę całkiem sporo, naprawdę dużo miejsca na nogi przed kolanami, mimo że przed momentem siedziałem z przodu i zająłem właściwą pozycję, to tutaj również mam tutaj parę centymetrów do oparcia. Same nad głową również jest bardzo dużo miejsca, linia dachu idzie wysoko, dlatego nawet Marcin nie popsuje sobie tutaj fryzury. Jeśli chodzi o same fotele, to są one niezależnie przesuwane do przodu, do tyłu, właściwie możemy robić z nimi co zechcemy, również pochylać kąt oparcia. Jeśli ktoś chce uzyskać podłokietnik, to może złożyć środkowy fotel i uzyskujemy w ten sposób olbrzymi, szeroki podłokietnik. Co do dyspozycji mamy tutaj pasażerów? Mamy do dyspozycji pasażerów podróżne stoliczki, które otwieramy sobie, jednakże no, myślę, że lepsze jest to na postoju, bo zawsze może się coś wylać przez to, że wiadomo, jak jedzie się samochodem, wszystko się zazwyczaj trzęsie. Pod samymi nogami pasażerów znajdują się takie schowki. Bardzo ciekawie, ponieważ jeśli mamy tutaj dywanik, to łatwo jest po prostu coś schować przed oczami przechodniów lub też przed oczami celników. Jest to całkiem fajna opcja. No więc tak, jest tu całkiem wygodnie. Myślę, że wygodnie się podróżuje tym samochodem. A zobaczmy teraz, jak spisze się bagażnik. Czy jest on przestronny, czy duży. Zobaczmy. Nasz egzemplarz Volkswagena Turana ma pod maską silnik benzynowy o mocy 140 koni i pojemności 1.4, jest to silnik 1.4 TSI, a obsługiwany jest przez manualną, sześciobiegową skrzynię, volkswagenowską oczywiście, to powinno już mówić wszystko. Samochód waży 1500 kg i powiem szczerze, że silnik radzi sobie z tą masą wyjątkowo dobrze. Łatwo jest osiągnąć wymarzoną prędkość. Nie należy jednak przesadzić, ponieważ jeśli martwicie się o zasobność swojego portfela, a właściwie każdy z Was powinien się martwić, to łatwo jest przesadzić i osiągnąć dosyć wysokie spalanie. Producent podaje, że w cyklu miejskim jest to 9 litrów na 100 km. Mnie niestety nie udało się osiągnąć takiej wartości. Było to 10,5-11 litrów. Natomiast poza miastem ma to być 5,6 litra na 100 km i jest już to osiągalny wynik. Samochód rozpędzimy do prędkości maksymalnej 212 km na godzinę, co myślę, że jest całkiem niezłą prędkością, jeśli chodzi o vana. Natomiast do setki rozpędzi się on w 10 sekund. Z rodziną nie ma co zbytnio szaleć. Jeśli komuś ta wersja silnikowa nie odpowiada, a z pewnością znajdą się tacy, którzy będą chcieli zarówno jeździć szybciej, a i też bardziej oszczędnie, to spośród silników benzynowych Volkswagen oferuje nam jeszcze 1.2 TSI 120 koni oraz 1.4 TSI 170 koni z naszym ulubionym DSG. Natomiast jeśli chodzi o silniki wysokoprężne, to mamy do wyboru 1.6 TDI 90 koni oraz 1.6 105 koni oraz 2.0 140 i 170 koni oba z DSG. Myślę, że wybór w tym wypadku jest prosty.
to, co jest jednym z najważniejszych aspektów przy doborze auta oraz przy robieniu naszych testów, jest powiedzenie o trakcji samego samochodu oraz od komfortu podróżowania, ale ja zacznę od tego pierwszego. Jeśli chodzi o samą dynamikę silnika, to właściwie nie budzi ona zastrzeżeń. Tak samo jest również z elastycznością samochodu, elastycznością silnika. Auto po prostu przyspiesza, choć o wiele łatwiej idzie mu to z wyższych biegów. Co do skrzyni manualnej, to działa ona naprawdę dobrze i powiedziałbym, że jest ona po prostu Volkswagenowska. Z dużą łatwością wchodzi jej wpadanie kolejnych biegów i ja bardzo, bardzo lubię ten typ skrzyni. Tutaj naprawdę wszystko jest takie dopasowane, eleganckie, elegancka praca, bez jakichś dziwnych dźwięków. Można po prostu wygodnie podróżować tym samochodem. Zawieszenie tego samochodu oceniłbym raczej na zestrojone dosyć komfortowo, ponieważ jest to samochód rodzinny. Waham się, jak je nazwać, ale jest ono właśnie typowo volkswagenowskie. To już powinniśmy wprowadzić taki termin. Jest nam trudno powiedzieć, czy jest ono twarde, czy miękkie. Jest, myślę, tak coś pomiędzy. Na pewno jest bardziej miękkie od tego w Volkswagenie Passacie. Na dodatek istnieje tutaj opcja wyposażenia, akurat nie w naszym egzemplarzu, ale można coś takiego mieć, że można zmieniać sobie pracę zawieszenia. W zależności od tego, czy jeździmy w mieście, czy jeździmy poza miastem. Czy samochód wychyla się delikatnie na bok? Powiem szczerze, a woziłem tutaj wielu pasażerów, wszyscy mówili, że się nie wychyla. No i rzeczywiście, nie wychyla się. Tak samo mówił dosyć zdecydowanie i dosyć stanowczo Marcin o Passacie. Nie wychylał się, no ale tam samochód był niższy, a tutaj bryła jest dosyć wielka, dosyć klocowata. Powinien delikatnie się gibać, ale raczej tego nie doświadczymy. Na dodatek nasze odczucia zmniejszają ciekawie wyprofilowane fotele, które dosyć tak stanowczo mówią nam, w której rynnie powinniśmy siedzieć, bo tak to nazwa je. Są po prostu tak wyprofilowane tutaj na bokach. I właśnie teraz w dosyć zgrabny i delikatny, wręcz niezauważalny sposób przeszliśmy do komfortu podróży. Jeśli chodzi o komfort podróży, no to myślę, że jest to również standard Volkswagena. Tutaj plastiki nie skrzypią, deska rozdzielcza jest spasowana dobrze. Jeśli chodzi o hałasy docierające z zewnątrz, to nie są one zbyt doskwierające. Wiadomo, poruszamy się dużym, klocowatym samochodem o dużej kubaturze. Rozdzieramy jakby takie masy powietrza, które powinno być słychać, jak ocierają się o przednią szybę, a tutaj właśnie szumu wiatru nie słychać zbyt mocno. Tak samo jest również w ogóle z jakimiś hałasami z zewnątrz. Samochodem podróżuje się naprawdę dobrze, komfortowo, świetnie wybiera dziury, wszelkie nierówności poprzeczne. Jest to dobre auto i myślę, że jeśli ktoś będzie podróżował z tyłu, to spokojnie i wygodnie możemy zabrać tutaj 4 osoby i będzie im naprawdę mega wygodnie. Piątą, wiadomo, no będzie mogła sobie usiąść na niezależnym fotelu, ale wygodniej tym osobom byłoby, gdyby miały schowek, znaczy gdyby miały podłokietnik, a za cenę ponad 3000 zł możemy dokupić sobie trzeci rząd foteli i wtedy zyskujemy jeszcze 2 miejsca, więc można zapakować nawet 6 osób, myślę. Wygodnie, bo wiadomo, że maksymalnie 7. No i co, nadszedł już sądny moment tego dnia, tego weekendu, kiedy to należy podsumować ten rodzinny, 5-osobowy samochód, który testowałem, czyli Volkswagena Turana. Jeśli chodzi o komfort, jest to idealny samochód. Jeśli chodzi o przestrzeń, jaką oferuje nam bagażnik, to też jest całkiem dobrze. I powiem szczerze, że nigdy bym się po sobie tego nie spodziewał, ale pod koniec tego testu mogę stwierdzić, że mógłbym taki samochód mieć. Naprawdę pod względem praktyczności temu samochodowi nie można wiele zarzucić. Może tylko ten zużycie paliwa mogłoby być trochę niższe. A jeśli chodzi o cenę, to nasz konkretny egzemplarz bez skóry i bez tam większych bajerów można kupić za 99 tysięcy, więc może warto się zastanowić nad takim vanem. Ja jeszcze przemyślę sprawę. No dobrze, i dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do kolejnego za tydzień. Z pewnością już wtedy będzie ze mną Marcin. No i co? Do zobaczenia.
obejrzyjcie sobie ostatni już raz.